Dziś drugi dzień PESLA, Mistrzostwa Polski w Suwałkach. Program pierwszego dnia imprezy zniweczyła nawałnica. Nie było planowanego otwarcia. Udało się przeprowadzić tylko dwie konkurencje, trójskok i pchnięcie kulą. W efekcie dzisiejszy grafik jest napięty. O szczegółach Kamil Klimek z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. No cóż, na pewne rzeczy nie mamy wpływu, chociaż serce boli, bo te przygotowania do tej imprezy trwały bardzo, bardzo długo, a już sam finisz był niezwykle wyczerpujący. Wczoraj tylko dwie konkurencje przeprowadziliśmy, był to trójskok oraz pchnięcie kulą kobiet. I tutaj warto zaznaczyć fajny akcent, bo tę konkurencję wygrała reprezentantka KS Podlasie Białystok, Klaudia Kardasz, 17:65. Natomiast powrócę do tego wątku anomalii pogodowych, bo chyba w takich kategoriach należy to opisać. Niestety zbombardowało nam to zakładany program minutowy. Podjęliśmy decyzję, że zawody, czwartkową sesję odwołujemy, przenosimy to na piątek. I dlatego dzisiaj od rana ten program jest naprawdę bardzo, bardzo intensywny. Wczoraj czekaliśmy na pojedynek dwóch gigantów. Wojtka Nowickiego oraz oczywiście Pawła Fajtka. Będziemy mogli oglądać ich dzisiaj. Ale nie tylko. Program będzie bardzo dynamiczny. Będą też konkurencje biegowe, sprinterskie. Dokładnie tutaj Ewa Swoboda między innymi. Także na Suwalskim Stadionie imienia Jadwigi Olbrych będzie się na pewno bardzo, bardzo dużo działo.